Witam wszystkie hot dupeczki na moim kanale. We are in Warsaw. Wiecie co, chciałam zacząć nagrywać tego vloga wczoraj, jak tu przyjechałam. Totalnie nic się nie działo. Pojechałam na sesję zdjęciową. Wróciłam do hotelu i poszłam spać. Chyba się ogarniać, bo mam pociąg o 9:00 i ja muszę wracać do Poznania. Chciałabym tutaj zostać sobie może nawet troszeczkę dłużej, coś fajnego porobić, ale po pierwsze dzisiaj jest impreza halloweenowa, okej. A dwa za to, że mam bardzo dużo pracy i muszę ją wykonać dzisiaj, bo ona musi być gotowa do czwartku, a jutro jest święto i ja nie będę jutro, przepraszam bardzo, pracowała w święto, więc dzisiaj ogarniam i lecimy razem. W sumie też dobrze, że wczoraj nie nagrywałam, bo miałam okropny humor. Okropny. Patrzcie, co ja wczoraj zrobiłam za konstrukcję. Położyłam tu kubek. Dlatego jakby... No przezorna jestem, tak? Jakby ktoś wszedł w nocy, to ten kubek by spadł. Patrzcie to. To jest zakluczone teraz, nie? Zakluczone są te drzwi. Czy idzie baza? Jestem w tym hotelu po 4. albo 5. raz, bo zawsze jak przyjeżdżam do Warszawy, to przyjeżdżam do tego hotelu, bo strasznie mi się opłaca go brać, bo w sumie Uber z dworca nie jest tak drogi, ale tutaj mam śniadanie w cenie. Trochę się zasiedziałam na tym śniadaniu, niespodziewanie, a chciałam zdążyć na pociąg, więc szybko wyszłam i obym zdążyła. Dzisiaj jest Halloween. Ja muszę być dead bitch, bad bitch. W szczególności, że się przebieram w zajebisty strój. Tak bardzo jak mi się marzy wejście do łóżka i spędzenie tam reszty dnia, to chyba nawet nie muszę mówić, ale dla otuchy kupiłam sobie torcik. Przy okazji, bo słuchajcie, do mojego stroju się przydadzą białe rajstopy. A żeby dostać białe rajstopy, myślałam, że to będzie tragiczny problem, ale mówię, wejdę do jakiegoś takiego randomowego sklepu, gdzie właśnie są takie bieliźniane rzeczy, no i były, no więc ekstra. I zastanawiam się, jakie włosy mam zrobić. Chyba zrobię takiego totalnie ulizanego koczka albo kitka. W sumie mam wyprostowane włosy i jak ta kitka jest taka wyprostowana, to w miarę fajnie wygląda. Uczta! Pad thai z krewetami. La 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 la. Ale gorąco, no. Carbs before night out. Tak to się mówi chyba, nie? Tutaj mamy krewetkę w tempurze. A teraz łososia. Tykwę. Jakieś inne pyszne rzeczy. A tu jest zwykły, to teraz łososia. Pycha, kocham, love it. Smacznego, bitches. Nie wiem jak wy, jeżeli macie samochód, to czy wy też traktujecie swoje auto jak po prostu wasz drugi dom i już na serio nawet mi nie chodzi o to, że tutaj jest taki syf i taka rozpierducha, to jest po prostu wszystko. Jeżeli wy nie mielibyście, nie wiem, domu przez tydzień, nie? I byście potrzebowali wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy, no to ja was mogę ugościć w moim samochodzie, dosłownie. Bo tu jest wszystko. Znajdziecie tutaj na pewno szczoteczkę do zębów, na pewno jakiś płyn do ciała. Wszystko się tutaj dla was znajdzie, więc zapraszam serdecznie. A tak serio, oprócz tego, że jest tutaj wszystko, to chodzi też mi o to, że ja to auto tak kocham, że jakbym w tym momencie miała jeździć jakimś Lambo, nie wiadomo jakim innym samochodem, nigdy w życiu bym nie chciała.
moje auto stawiam na pierwszym miejscu i to zawsze będzie moje ulubione, najkochańsze, najcudowniejsze auto. Przeżyło ze mną bardzo wiele wylanych łez, bardzo wiele smutku, płaczu, ale też tych cudownych wspomnień. Naprawdę, to auto ja po prostu traktuję jak moją rodzinę, jak moją miłość. I dzisiaj, no Boże, patrzcie to, syf, widzicie ten syf? Wszędzie po prostu tutaj, a dzisiaj jest ładny dzień, więc uznałam, że to jest ostatni możliwy, że moment, żeby na zimę posprzątać moją ninię ukochaną, ninię moje kochane, więc sprzątamy ją. Zawsze mnie to mega satysfakcjonuje, ta piona. Podobno trzeba chwilę zaczekać, tak się nauczyłam, patrzcie to jakie upieprzone, patrzcie to. O masakra. Kiedyś się zastanawiałam, że może ja powinnam właśnie iść w motoryzację, że może mój kanał powinien być motoryzacyjny. Nie ma dużo lasy chyba, nie? Co nagrywają o autach. Taka typowa blachara. Mogłoby to do mnie pasować. Jakkolwiek źle się kojarzy ludziom blachara. Ten filmik, jakby tutaj nie było żadnego holu zakupowego, co nie? Nauszniki mega cute. Na promce była ta maseczka. Strasznie to chciałam kupić. Jeżeli nie używacie tego, to ja nie wiem, czy wy dbacie odpowiednio. To jest po prostu najlepszy żel do higieny intymnej ever. Ever. I czek, of course, jak zawsze na moich zakupach w Rossmanie. I była jakaś promocja na zestawy świąteczne minus 25%. Jak jest okazja, to korzystam. Ok, wiem, że takie rzeczy mi się przydadzą, jak będę robiła prezenty na święta. Może to poleci do moich dziewczyn, może do kogoś. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno się przyda. Wyszłam do Tigera, bo widziałam na TikToku takie prześliczne, różowe, różowo-czerwone kubeczki. No ale ich nie było. Były takie. I kupiłam dwa. Ale ja ich chyba sobie nie zostawię. Chyba są za fajne, żebym ja sobie je zostawiała i może ktoś ode mnie dostanie taki zestaw na święta. No zajebisty, no przecież przepiękne to jest. Śliczne. Bo widziałam również na TikToku oczywiście taki kubek choinkowy, którym możecie sami malować sobie. Przepięknie to wygląda. No pani mi powiedziała, że wczoraj sprzedali 6 kartonów i że już nie ma, ale było coś takiego. To jest ten stojaczek na świeczkę i tak samo można sobie go malować. Ma prześliczne farbki w środku, takie pastelowe, więc dzisiaj to robimy, bo to będzie sztos. Hobbiler, hobby clay. I kupiłam dwa zestawy, dlatego że dzisiaj do mnie przyjeżdża też moje kuzynostwo. Małe dzieciaki, gówniaki, więc może z nimi to porobię. W ogóle, czy ja wczoraj myłam auto, a dzisiaj napieprza deszczem? Tak, oczywiście, że tak, po prostu. Mega cute. Mega, mega, mega. Pieprzyłam się na własnym ogrodzie tak, że mam rozciętą nogę tu. Chyba, no nie, no to nie jest do szycia, ale jest po prostu tak rozcięta, jest tak. Masakra. A tutaj to w ogóle, wiecie co, bez komentarzy. Tak chodzę teraz. Honey, honey. Tak macie, że jak jest zimno, jak jest zima, nie wiem, jesień, to jak jesteście w chacie, to raz wam jest zimno, raz wam jest ciepło. Normalnie, nie wiem, przed chwilą było mi tak zimno, ubrałam szlafrok, co nie? Przed chwilą mi było gorąco w tym szlafroku, mówię, ściągnę, wyciągnęłam kamerę i znowu jest mi zimno.
Nie, nie mam coś. Nie nadążam z tym filmikiem, dlatego słuchajcie, że przyjechało do mnie moje kuzynostwo. Ja też nie chcę robić teraz coś takiego, że wiecie, oni przyjeżdżają i ja będę z kamerą latała i ich nagrywała, bo mam moje stanowisko. Słuchajcie, podpalimy sobie świeczkę, żeby było romantycznie. Mam taki talerzyk. Kształcie serduszka, bardzo słodkie. Wiecie, z czego on jest zrobione? Z masy solnej. Dosłownie zrobiłam go kiedyś z masy solnej. Jest okropny, ale nie widać go przez to, że leży na nim... Że leży na nim pierścionki. Więc dzisiaj robimy nowy. Let's go for it. Let's go for it. Let's go. Oła. Zdążyliście mi tutaj napisać w komentarzu, że Zosia idź po wałek? Powinna mi się po wałek, dosłownie. Przed chwilą myślałam, że przecież ja w ostatnim filmiku z wami tak samo robiłam te obrazy, coś tam, nie? Robiliśmy. I dla jednych mogłoby się to wydawać głupie i nudne, ale wiem też, że są osoby takie jak ja, które lubią swoje towarzystwo i lubią być w domu. I możecie sobie zrobić na przykład taki talerzyk. Zapraszam was na mojego Instagrama, of course, bo tam będzie efekt końcowy tej pracy, ja ją potem pomaluję. Ona musi przystygnąć 24 godziny. Jeśli na przykład przychodzi weekend i twoi znajomi wszyscy są, nie wiem, poza miastem albo są zajęci i ty się boisz tego, że zostaniesz sama, będziesz się znowu nudziła, znowu kolejny weekend, nie lubisz weekendów, bo wiem, że są takie osoby. Girl. Więc żegnam się z wami i życzę wam cudownego tygodnia i buziaczek. Widzimy się na następnym.